Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy bardzo piękny, słoneczny dzień. Jesteśmy w Popławcach pod Sokółką kolegi Mariusza Dmitruka. Akurat zastaliśmy kolegę Mariusza, kiedy przyjechał tutaj do Polski nadzorować prace związane z rozbudową tutaj gołębników. Widzimy za plecami dwa nowe gołębniki. Jeden tutaj jest, o tutaj z tyłu za nim, a tutaj obok mamy wolierę, którą właśnie akurat panowie sobie zrobili przerwę. Podczas jej tutaj montażu są. Tam zobaczmy, w tle jest ten stary gołębnik, który oglądaliśmy. Tam są też gołębie rozbudowe, które Mariusz nam kiedyś pokazywał. A dzisiaj powie nam tutaj o swoich nowych nabytkach i o swoich tutaj planach związanych z tą rozbudową tej hodowli. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców. Tak jak widać, cały czas trwają jakieś prace przy rozbudowie gołębników. Coś tam trzeba zawsze nowego zrobić. Troszkę tych gołąbków trzeba jakoś sprowadzić. Także przyjechałem tu popatrzeć. I żeby je trzymać było, to właśnie trzeba rozbudować właśnie i woliery, i gołębniki, wszystko. Tak, na pewno. I tak od razu przy okazji przyjechałem tu popatrzeć na te swoje ptaszki, na to, co się tu dzieje. Złożyło się tak, że i Krzysztof przyleciał, to przejdziemy od razu. Ja przyjechałem, a ty przyleciałeś właśnie, bo kolega, powiedzmy, ja właśnie przed chwilą właśnie się dowiedziałem, on już jest po pierwszym locie, tak, w Anglii? Tak. Tam, gdzie lotujesz wdowcami, tylko już pierwszy lot mieliście, tak? Tak, mieliśmy pierwszy lot w tamtą sobotę. Był to lot przy 144 km. Ptaszki poszły nam o godzinie 9:45. Pierwsze ptaszki zaczęliśmy odbijać o godzinie 10:15, czyli 144 km. Mieliśmy już praktycznie w półtora godziny lot. Szybki widać lot? Prędkość wyszła nam w granicach 1755 na początku. No, mówisz o metrach czy o jardach? O jardach. O jardach. I później nam spadało tam do 1500. Na tym lot. A jak tobie poszedł te twoje 20 wdowców, jak tam poleciało? Moje 20 wdowców jak poleciało. Zmieniłem troszeczkę wejście na gołębniku i z tego, co było założone, gołąbki miały ruszać o godzinie 12 w trasę. Zmienili czas, bo pogoda się troszeczkę tam poprawiła, puścili trochę wcześniej. Nie dojechałem do gołębnika. Pierwszy gołąbek był odbity 10 chyba, 19. Na tym mam tam chyba z 2 mile więcej niż wszyscy. Z mojego klubu w sumie miałem gołąbka odbitego pierwszego jako 18. Fajnie wszystko się zeszło, praktycznie w 40 minut wszystkie gołąbki były w domu. Czyli strat zero było? Strat zero. Na tym. My w Anglii tam przy takich dystansach to tych gołąbków na początku nie gubimy. Na tym. No dzisiaj mam pakowanie o 15. Już na kolejny lot. To kto teraz będzie pakował, jak ciebie tam nie ma, syn? No akurat tak się złożyło, że syn ma 11 lat, chodzi przy tych gołąbkach, oblatuje te gołąbki cały tydzień, ale nie jest w stanie wziąć klatkę i zawieźć do klubu. Także ten lot po prostu będzie odpuszczony. No nie jestem w stanie w tej chwili zalecić tam i tych gołąbków włożyć. Na tym będziemy lecieć za tydzień, ale tak jak jest, to na ten rok mamy 16 lotów założonych na gołębie stare z klubu mojego Ice Wolf Club. Mamy do tego 14 lotów założonych z klubu narodowego, także w sumie będzie czym latać. Na tym mamy też dodatkowe loty z kanału, z Francji, z kierunku Francji. W sumie jak przejrzałem listę lotów na rok 2016, mogę uczestniczyć w 36 lotach. Także zabawy jeszcze będzie, na pewno będzie super. No, loty, tak jak wiemy, no, będą na pewno i w piątek, będą na pewno w sobotę, będą koszulania w czwartek, w piątek, w środę. I właśnie po tego to jeszcze powiem, że my tutaj się tak dogadaliśmy. Ja chętnie podjadę do Mariusza zobaczyć, jak te loty wyglądają i byśmy mogli tutaj właśnie też pokazać te hodowcom w Polsce, jak wygląda w praktyce taki lot realizowany w Anglii. To już kiedyś nam Mariusz opowiadał, jak to wygląda cała ta zasada, ale my sobie to po prostu oglądniemy na żywo, podczas kibicując tutaj gołębiom między innymi Mariusza. Nie? No tak, przydałoby się, żeby w końcu ktoś przyjechał do tej Anglii i zrobił jakiś tam reportaż, bo tak na szybko w sezonie lotowym możemy przylecieć na lot do mnie. Fajnie. To zrobimy właśnie. Na tym jest 20 wdowców gotowych. Myślę, że będzie na co popatrzeć, jak będę siadać. Kolega Roman w tej chwili lata w innym klubie, w innej federacji. Ma gotowych gołąbków około 60 do lotu. Bardzo super latają. Na tym jest na co popatrzeć kolega Leszek Ślusarczyk. Lata razem z Romanem w klubie. Na tym, z tego co
Klub to taki inny oddział po prostu. Nie, klub to jest sekcja. No to taka sekcja, ale inna niż to. To kombajn znaczy, to jest ten taki większy taki organizacyjny okręg jakby, tak? Czy oddział? Nie, klub. Klub jest odnośnikiem sekcji. Następnie federacja na tym, czyli jest to odnośnik naszego oddziału. Na ten. No i następnie jest kombajn, jest to odnośnik naszego okręgu. No i tak jak ja latam na przykład w swoim klubie, to mój klub, czyli moja sekcja i mój oddział jest odrębnym oddziałem, w którym lata Leszek i Roman i jeszcze tam. Będziemy na żywca, to także, tam będziemy oglądać. Także na pewno no, tu mamy w przeciągu tam pół godziny przejazdu, mamy cztery hodowle, które intensywnie będą lotowały. No i mamy też jeszcze oddalonych hodowców z Polski, którzy robią naprawdę fajne wyniki na terenie Anglii, także tam można się przelecieć. Myślę, że na pewno jest warto. I o nich, tych hodowcach, na pewno będziemy tam odwiedzać właśnie w Anglii. A teraz może przejdziemy do tej hodowli, pokazać, co w środku tam wygląda, jak tam przygotowałeś, bo tam jest jeszcze prace trwają, nie są skończone, tam będzie jeszcze ruszt, tak? Tak, jeszcze będzie ruszt, ale ruszt będziemy zakładali dopiero na jesień, bo w tej chwili założenia w planach są takie, że gołębie będą siedziały przez całe ręki zamknięte w celach. To może przejdziemy, może pokażemy. No jak najbardziej, proszę. No, zobaczmy, tutaj będzie nawet lepiej nam troszeczkę filmować, gdyż tutaj tak lekko pod słońce było, ale teraz już tutaj będzie już dobrze. O, i jesteśmy tutaj już w gołębniku. Kolega tutaj przygotował, zobaczmy, bardzo dużo cel rozpłodowych, jest taki porządek tutaj. No tak wygląda. Ile to masz cel wszystkich? Raz, dwa, trzy, cztery. A w sumie na długim biegach jest 120 cel. 120 cel, to tak. Hodowla liczna jest. My tam, jak sobie przypomnimy, na filmach wcześniejszych oglądaliśmy już te gołębie rozpłodowe. Tam u góry masz tam boksy chyba też 15-20, coś takiego. 24 boksy. 24, a tutaj masz już po prostu gołębie w takich obszernych, dużych celach. O. No to tak, żeby było wygodnie, porobiliśmy sobie takie cele na ruszcie. Cela jest wielkości bodajże 90x90, także dwa gołąbki śmiało mogą sobie przybywać. Gołąbki są karmione na zewnątrz, także nic im tutaj nie biega, nic im tutaj nie lata. I tak jak one już poszły do lęgów, tak one praktycznie będą siedzieć. Pierwszy lęg na pewno będą młode chować zamknięte, drugie jajka położą też na pewno będą zamknięte i dopiero z drugich jajek, już jak nie będziemy ciągnęli tego trzeciego lęgu, wtedy już gołąbki będą otworzone, będą miały możliwość latania tu po gołębniku, będą miały możliwość wychodzenia do wojny. I tutaj planujecie, bo tutaj zobaczmy, jest taka bardzo wysoko, powiedzmy, będzie, bo ten ruszt jest na wysokości około metra, tak? To znaczy nie, tu mamy tak, mamy około 60 cm od dołu cele podniesione, 40 cm mamy u góry jeszcze luzu i już na jesień, jak będziemy po prostu dorabiać ruszt, to podniesiemy te cele aż do samej góry i wtedy tu będziemy mieli zawieszoną kratę na metrze. Mhm. Także tam sprzątanie czy nie sprzątanie będzie wygodne i cały ten pył będzie wylatywał tak jak mamy. Tutaj całe te ściany mamy odkryte, żeby te gołębie miały cały czas taki dobry przewiew i dobrą wentylację na tym. Także one siedzą cały rok praktycznie przy tej siatce. I lato, jesień, wiosna, zima. Tej zimy też już tutaj były. Nic im się nie dzieje, nic im nie zawiewa, jest fajnie. No to kiedy ciebie nie ma, powiedzmy, gołębiami zajmuje się kolega, to znaczy, to się Kaziu, ale też siostra Aneta. To się zajmują trzy osoby tymi gołąbkami, bo mnie nie ma. Czyli tak, moja siostra przyjeżdża tutaj i moja siostra tutaj pisze, zapisuje te gołąbki. Ona jest tu i ona może nie ma żadnej wiedzy fachowej, nic nie tego, ale to jest jedno taka moja osoba, której słowa nigdy nie podaję pod dyskusję. Tak jak ona mi mówi, tak jest. Ona wszystko mówi rzeczywiście. Jest białe, jest czarne, jest białe. Kolega Kazimierz przyjeżdżał, karmią te gołąbki. Prowadzi tak jakby całą tą hodowlę, czyli tam łączy w pary. Obrączkuje gołąbki, zapisuje gołąbki, odchowuje te gołąbki, przeprowadza selekcję, jeżeli tam jest jakaś taka potrzebna. Wysyła gołąbki, reprezentuje tą hodowlę w Polsce, jak mnie nie ma. Na tym także taki jest jego zakres obowiązków. No i kolega Henryk Zaskowski przyjeżdża tu tam 2-3 razy w tygodniu, bo wiadomo, że to jest 70 km do Augustowa. I on tak jakby dogląda jeszcze tego dodatkowo, wprowadza jakieś tam decyzje, zmiany, jeżeli są bezpośrednio potrzebne. Pilnuje całej dokumentacji rodowodów, zdjęć gołąbków, organizacji.
kolega Henryk zaopatruje, karmy zaopatruje, wszelkiego rodzaju suplementy i rzeczy potrzebne do hodowli. My tam właśnie przypomnimy sobie i u kolegi Kazika Szonko i u kolegi Henryka byliśmy w zeszłym roku, czy dwa lata temu nawet, na locie byliśmy tam w Augustowie u Henka i u Kazia, ale nie na locie, on tutaj po sąsiedzku mieszka, kamionka stara. Stara, o, to jest tutaj z okolic, gdzieś około za Sokółką w kierunku tamtych Tak, tam około 20 km. Także tutaj mamy, zobaczmy tutaj kolega, w tych celach ma odpowiednio sparowane gołębie według z kryteriów, które on tutaj sam zrobił. Tutaj popatrzyłem, że patrzę, tutaj przygotował się, bo chociażby tutaj zobaczmy, są rodowody takie wsadzone, tak? To są akurat takie ptaszki, które zostały nabyte tak jakby ostatnio i te ptaszki tak przyjeżdżały jakiś tam czas temu, czy to ja je wynajdowałem gdzieś, czy osoby, któreś wynajdowały je dla mnie na tym, także jeszcze tych ptaków tak z rękawa całych nie znam, ich tam pochodzenie, ich wyników i ten. Ogólnie w ostatnim okresie skupiłem się na skupywaniu gołębi takich, które miały tak jakby tytuł pierwszego lotnika oddziału, bo już takich gołąbków z tymi rodowodami i z pochodzeniem i takich szlachetniejszych to troszeczkę przyjechało, trochę ich jest na tym, troszkę tam rozmawiam z ludźmi i ludzie mówią, że nie lotujesz gołąbków, to tam no, nie masz jakichś tam takich wyników, nie masz tych lotników, no trudno jest dla mnie lotować gołąbki, jest mi to troszkę nie po drodze, ale też nie chcę mieć hodowli, w której nie mam dobrych lotników, więc tak skupuję sobie. No. W ostatnim okresie przyjechało tak w granicach 40 najlepszych lotników oddziałów. Także jak popatrzymy... To możemy wiedzieć, jakich hodowli to kupujesz, jakie nazwiska, czy nie chcesz mówić? Jakbym przyszedł, jak gdyby nam się zaczęło wymieniać 40 osób, na przykład tych się, ostatnich. Aha, kogo byśmy nie wymienili, to by się obraził. Kogo byśmy nie wymienili po pierwsze, a po drugie, no to by nam zeszło z 80 minut, no bo no każdego właśnie ptaka trzeba mówić po kolei, tak? Ale jeżeli jest ktoś, kto ma gołębie, który był najlepszym lotnikiem oddziału, to może zadzwonić i... Może zadzwonić do mnie, jak najbardziej jestem w stanie tego gołębia kupić. Może napisać do mnie e-maila. Bardzo bym prosił o to, tego gołębia mogę kupić. Pierwsza, tak przy zakupie gołębi, pierwsza podstawowa sprawa. Tytuł najlepszego lotnika oddziału. To jest pewna kwota, którą jestem w stanie zapłacić i później w zależności z czego on się wywodzi, jeżeli z jakiegoś szlachetnego pochodzenia, to wiadomo, że ta kwota jest większa. Jeżeli wydał coś, co leci i jest to udokumentowane, jak najbardziej, kwota jest jeszcze wyższa. Także tu no, tak planuję jeszcze w granicach tych 50, no nie chcę mówić, że więcej na ten rok tych lotników kupić. Tutaj teraz masz gołębie sparowane, one będą miały młode, co z tymi młodymi będziesz robił? Bo część zdjęć już zrobiliśmy gołębiom, które były w tamtym gołębniku, będziemy je na aukcjach wystawiać, też rzeczy wystawionych zawsze mamy jakieś kilka gołębi od Ciebie, natomiast z tych gołębi to zasadniczo na co chcesz je przeznaczyć, te młode stąd? To znaczy tak, te gołębniki, które były, przedziały, które były puszczone wcześniej, to tam porobiliśmy te zdjęcia, tych gołąbków troszeczkę wystawimy. A te gołąbki, które w tej chwili mają jajeczka i mają małe młode, będą wystawione później na aukcji. Czyli to są na sprzedaż zasadniczego? Wszystko. Nie zostawiam sobie, tak, do końca czerwca, każdy gołąb, który się nadaje do lotu, do końca czerwca, żaden młody nie zostanie u mnie w gołębniku. Czyli nie masz zamiaru tutaj lotować nic? Nie mam zamiaru, nie ma nic, nie mam zamiaru lotować i nie mam zamiaru w ogóle gołębi zostawiać sobie do końca czerwca, z tego tytułu, że gołąb, który się urodzi do 15 czerwca, jeszcze tak do końca czerwca, na tym to da rady załapać się na loty, niech idą na loty. Nie ma tu potrzeby trzymać tych gołębi i chować na tym, żeby one po prostu były. To co, pokażemy teraz może trochę takich par, które masz ciekawe. To trochę par ciekawych. No to tak jak u mnie było, to tak. Podstawa mojej hodowli opierała się na gołębiach Jana Skórskiego, czyli tych, które sprowadziłem w 2003 roku, 610, 622 i gołąb 35. Na tym z tych gołębi, bo już tych gołębi nie ma, z tych gołębi jest bardzo dużo dzieci. Na tym i to jest tak jakby podstawa tych moich gołębi. Następnie jak była aukcja Jana po śmierci, którą ja przeprowadzałem. Z tej aukcji trafiło do mnie w granicach 15 czy 17 gołąbków, z czego trafiły do mnie trzy najlepsze lotniczki, bo to była 60-60 najlepsza lotniczka oddziału Jasło 2012. 9-9-9, 4-9 i to była najlepsza samica
sekcji Jasło 2013 i później trafiła do mnie 1631, najlepsze samice oddziału Jasło 2014. Te gołąbki zostały połączone już do tych moich oryginalnych ptaszków, które były wychowane tu. No i to tak jakby jest jeden trzon hodowli. Następnym tak jakby trzonem jest gołębia linii Stefan Red, czyli tu wchodzą gołębie niebieskie ze Stefów i gołębie z linii Lubity, które te bardzo fajnie się, takie. Te połowy i te czerwone mazane. Przepraszam, że przerwę, czarne. Zobaczmy, chyba tu jest właśnie, tak widzę jeden. Tak, to jest jedno z samczyk chyba. Taki, to samiczka tam siedzi tak, sobie. Tak, jak mówię. Na tym, także linia Stefów. Przywiozłem... Stefów, to mówisz, powiedzmy, Staff Van Red, Staff Van Red. Tak, dowiozłem jeszcze 7 samiczek gołębi i Staff Van Red z Anglii na ostatniej jesieni, tak żeby tą krew troszeczkę rozbudować. Następnie, co tu, Jansen, 4 to oryginalne Janseny, które miałem od braci Jansen. Łączyłem z różnymi samicami, przeważnie dobierałem takie samice, które albo miały bardzo dobry wynik lotowy, czyli pierwszy oddział, czy tam troszkę lepiej, czy były w ogóle super samicami rozpłodowymi, które wydały naprawdę fajne lotniki. To tych dzieci z tych Jansenów jest w granicach może 80 sztuk. Na tym, także mamy taki drugi trzon. Gołębie dalekodystansowe, z gołębi dalekodystansowych to mamy tak, mamy Ardena, mamy gołębie z Van de Wegen, mamy gołębie z Busharda, także to jest tak jakby dalekodystansowy. Fajną rodzinę udało mi się sprowadzić parę gołąbków z Anglii od znajomego, od Johna. On miał bodajże w zeszłym roku, czy 2 lata temu, tak czerwona samiczka mu się urodziła, była to najlepsza samica Anglii w lotach gołębi młodych dalekodystansowych. I później, jako była roczna, była to pierwsza samica połowy Anglii w lotach dalekodystansowych. I ogólnie w Anglii była to druga samica roczna lotów dalekodystansowych. Na tym, z tym, że ona została sprzedana, nie zdążyłem dojechać jej chwycić, ale przywiozłem parę jej rodzeństwa, także to też jest taki dosyć twardy. I tu masz właśnie tego mikro? Mam je połączone do tego, do swojej gołębi. No i tak jeszcze tych lotników się tak nazbierało, bo są też, no jest wiele takich gołębi, które miały ten pierwszy tytuł tych lotników i one tu są po prostu połączone, albo lotnik na lotnika. Na przykład najlepszy lotnik z jakiegoś oddziału jednego jest połączony z samcem z następnego oddziału. Ciach, to jest kupa i to jest dwa najlepsze lotniki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli jeden gołąb się sprawdza na jednej części Polski, drugi się sprawdza na drugiej części Polski, może wyjdzie potomstwo, które będzie się sprawdzało wszędzie, nie? Na tym. Także tu omawiając, no to co, może pokażę jakieś tam gołąbki tak na szybko, jakieś pary.